Cześć moi mili, witajcie na kanale, który powstał dla Was. Jeśli po raz pierwszy oglądacie ten film, to przekonacie się, że staram się tymi filmami pomóc Wam ratować Wasze portfele, Wasz budżet. No i przede wszystkim nie dać się nabić w butelkę, jeśli chodzi o kwestie kosztów. W poradach jakichkolwiek, czy w naprawach, bo generalnie rzecz jest jaka. Wiadomo, że systemów mamy dzisiaj bardzo dużo. Pojazdów mamy bardzo dużo, firm montujących systemy mamy bardzo dużo, a my dzisiaj skupiamy się na systemie Common Raila Boscha. W wielu pojazdach pracuję, ale zasada działania jest taka sama. Jak wiecie, producentów układów tryskowych jest bardzo wiele. Jest praktycznie rzecz biorąc cała gama i te firmy powinny się pokrywać, jeśli chodzi o kwestie parametrów pracy. I parametry być może są zachowane, natomiast układy działające na różnych zasadach, no to niestety już odbiegają od siebie. Ale skupiamy się na tym, co mamy przed sobą. Mamy pompę Boscha, mamy listwę Boscha i tak jak widzicie, to nie jest zwykła listwa. To jest listwa, która ma zawór, czujnik i mamy przed sobą pompę. I tu też mamy zawór. No i bardzo często, gęsto dostaję zapytania, co zrobić z problemem za niskiego ciśnienia, jak to zdiagnozować, jak to namierzyć. Bo zdajecie sobie sprawę na pewno i byliście już pewnie niejednokrotnie przekonani, bądź słyszeliście, że w pierwszej kolejności, co robią warsztaty? Wymieniają wtryski. Nie mówię, że wszystkie, słuchajcie, bo wiadomo, jak to jest w dzisiejszej dobie. Ale generalnie rzecz jest jaka. Większość osób metodą z psychologii skupia się na tym, proszę pana, do wymiany wtryski, czy pani, prawda? Natomiast ja uważam, że nie tędy droga, o czym za chwilkę chciałbym, byście się przekonali. Więc tak, co musimy sprawdzić w pierwszej kolejności, jeśli mamy kwestię problemów z odpalaniem? Mamy na przykład błąd za niskie ciśnienie w układzie paliwowym. No i tak jak wiecie, ten system, który tutaj jest, o którym będziemy zaraz omawiali, co prawda nie omawiamy elektroniki pracującej, to oglądniecie sobie na innym filmie, jeśli chodzi o pomiar elektroniki, natomiast skupiamy się na części mechanicznej, byśmy zrozumieli zasadę działania tego układu. Więc tak, zasada działania tego układu. Jest to układ podwójnej kontroli ciśnienia. Zarówno niskiego ciśnienia, ten elektrozawór, który tutaj widzicie w tej pompie, to nie jest zawór, który reguluje nam wysokie ciśnienie. Nie da się ukryć, że od tego zaworu zależy to wysokie ciśnienie, jakie jest, ale on bezpośrednio wysokim ciśnieniem nie steruje. Za utrzymanie wysokiego ciśnienia już jest odpowiedzialny nasz zawór na listwie, który jest monitorowany bardzo mocno czujnikiem na listwie. A listwa, gdybyśmy się tak bardzo doczepili, jest również inaczej zwana akumulatorem. Dlaczego jest to akumulator? Dlatego, że on gromadzi w sobie może nie energię, tak jak to akumulator robi, natomiast gromadzi w sobie paliwo, które jest podczas upływu na poszczególnych wtryskach na bieżąco monitorowane przez czujnik i uzupełniane. Wiadomo, że te wahania tego paliwa są, bo wiadomo, że jest upust tego paliwa, i musi być jego dobicie. Także tutaj o tych sekcjach zachowania to dzisiaj nie rozmawiamy, bo już to kiedyś bodajże było poruszone. Ale niemniej jednak te wahania paliwa zawsze są, bo wiadomo, że jeżeli jest układ zamknięty, my dobijamy do układu zamkniętego paliwo i nagle jeden z trysków się otwiera, wtryskuje nasze paliwo tutaj za pomocą naszego wtryskiwacza, to wiemy, że jest w tym momencie upuszczenie tego ciśnienia, czyli malutkie zawahanie, ale ponieważ dzieje się to bardzo szybko, bo pompa za pomocą naszego sterownika silnika uzupełnia te braki, to system pracuje. Ale gdyby się zdarzyło tak, że na przykład
to ciśnienie ma zbyt duże wahania, czyli odbiegają od tolerancji, która powinna być zachowana względem ciśnienia na listwie, no to już zaczynają się klocki i zaczyna się praca nasza nieładna silnika. I mogą być również problemy z odpalaniem, z jazdą itd. W każdym bądź razie rzecz jest jaka. Nim podejdziemy do jakiejkolwiek diagnozy, wiadomo, że musimy zdawać sobie sprawę z tego po otwarciu maski, na jakim systemie mamy pojazd, z czym mamy do czynienia. Wiadomo, że narzędzia jakieś podstawowe, potrzebne muszą być, ale bez niestety wiedzy, którą dzisiaj w warsztacie Wam nikt nie będzie chciał przekazać, nie zrobicie nic. I teraz zaczynamy rzecz taką. Jeśli mamy pewność, że nasze wtryski są dobre, czyli na przykład wcześniej wykonaliśmy sobie próbę przelewową, o której dzisiaj nie będę mówił, bo myślę, że wiecie, o co chodzi z tą próbą przelewową i wiecie bardzo dobrze, że to paliwo jest utrzymywane, nie wraca w ilości niedopuszczalnej przez układ powrotu, to skupiamy się na dalszej części. A dalszą częścią naszą jest co? Więc tak, oprócz tej pompy, którą tutaj mamy, mamy również pompkę w baku. Ta pompka w baku, według moich testów, jakie wykonałem, daje ciśnienie od powiedzmy 2 barów, nawet i do 5,5 bara, takie ja uzyskałem na pompce Boscha. Jeżeli ktoś spotkał się z innymi parametrami, które są, śmiało piszcie to w komentarzach, będziemy to konsultowali. W każdym bądź razie rzecz jest jaka. Paliwo z pompki wstępnej poprzez nasz filtr wchodzi do króćca, czyli wchodzi do naszej pompy już pod tym ciśnieniem wstępnym. A ciśnienie wstępne to jest to, które powiedziałem, które daje nasza pompka wstępna. Już od 2 barów do 5,5 bara daje ciśnienie. I gdyby się zdarzyła sytuacja tego typu, że wasze ciśnienie na pompce wstępnej daje 1 bar, to musicie sobie zdawać z tego sprawę, że cały układ wtryskowy, który jest, niestety pracował idealnie nie będzie, z tego względu, że tego paliwa będzie brakowało tej właśnie pompie na wytworzenie ciśnienia wysokiego już tutaj na listwie. Ale żeby sprawdzić to, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że potrzebujemy manometr. Ja mam co prawda tutaj manometr, który jest do 1000 barów, ale możecie sobie użyć dowolny mniejszy i niestety musicie zrobić sobie zabieg taki, że zdemontować tego węża, czyli króciec tutaj, odkręcamy sobie opaskę, ściągamy węża, który zasila naszą pompę. Robimy sobie test ciśnienia wstępnego bez oczywiście tej pompy, bo to by się mijało z celem, gdybyśmy to w układzie takiego trójnika robili. Jeżeli mamy to ciśnienie sprawdzone i wiemy, że mamy przykładowo 2,5 bara, to wiemy, że nasza pompa będzie w stanie już wytworzyć ciśnienie wyższe, bo jest zasilana już z tego wstępnego podciśnienia, które jest wystarczające do zasilenia naszej pompy. A ponieważ tamto ciśnienie jest stałe i nie wzrasta, a to teraz pytanie dlaczego? Ano właśnie dlatego, że nie jest pompą zamontowaną na silniku, czyli obroty nie mają wpływu na wstępne ciśnienie, tylko i wyłącznie napięcie zasilające. Ale pominę kwestię, że może być zapchany smog, że może być filtr niedrożny, więc te rzeczy musicie wyeliminować podczas pomiaru waszego wstępnego ciśnienia. Jeśli mamy to ciśnienie zachowane tutaj, to przechodzimy dalej. Wiemy, że nasza pompa ciśnienie dostała i to ciśnienie zostaje wysokie wytworzone, ale nim wyjdzie tutaj na króciec wyjściowy, czyli na naszą rurkę, na listwę zasilającą, ono jest monitorowane za pomocą właśnie tego elektrozaworu. To jest taki elektrozawór, jak sobie zobaczymy. Ja mam celowo to porozkręcane, żeby była możliwość Wam pokazywania tego zaworka. Może się zdarzyć Wam sytuacja tego typu, choć poruszyłem już to kiedyś na którymś tam filmie, ale co byście nie musieli grzebać, że tutaj macie taki mały, delikatny o-ring, silikonowy od razu mówię, i co by się zdarzyło, oczywiście nie mówię tu o tym zielonym, który jest tym uszczelniającym o-ringiem, tylko tym o-ringiem, który jest tutaj po środku. Ten taki malutki o-ring, zobaczcie sobie, ten właśnie tutaj malutki o-ring, to jest o-ring, który uszczelnia nam wejście i wyjście tego zaworu. A co jest z tym zaworem? Ten zawór steruje ilością paliwa taką, która według mapy, według wyliczenia w programie powinna wystarczyć, ta ilość paliwa,
pompie, by pompa była w stanie wytworzyć wysokie ciśnienie. I sytuacja taka, gdyby się okazało, że wasz ten właśnie zaworek został zanieczyszczony, bądź na przykład pękł ten o-ring, który może się zdarzyć, że pęknie, to w ten czas paliwo z wejścia z tego kruczca będzie upuszczane do powrotu, tutaj mamy powrót paliwa, do powrotu będzie upuszczane paliwo i z powrotem będzie sobie biegło do baku za pośrednictwem naszego filtra paliwa, jeśli oczywiście jest wpięty, a w większości jest wpięty, ponieważ służy to jako podgrzewanie naszego filtra. Także tu już wiecie, że jeżeli do pompy paliwo dochodzi, to pompa powinna ciśnienie dać. Ale gdyby się zdarzyło, że właśnie ten zawór będzie przycięty, to w ten czas ciśnienie pełne nie wytworzy nam pompa, bo ciśnienia będzie brakowało. Natomiast jeszcze powiem o jednej rzeczy, bo ktoś może zapytać, po co jest ten o-ring zielony tutaj, który jest. Jest to uszczelnienie zewnętrzne. Gdyby się okazało, że taki zaworek zamontowany wam cieknie na zewnątrz, to będzie tylko świadczyło o tym, że ten o-ring jest uszkodzony. Wiadomo, że też jakieś tam nieznaczne coś tam wypłynie z tego paliwa, ale nie ma to wpływu takiego znaczącego na ciśnienie paliwa wstępne. No i tak, mamy zawór poruszony, wiemy, że nasza pompa paliwo dostaje, sprawdziliśmy nasz zaworek, wiemy, że on działa. Parametry zaworka oglądnijcie sobie na innym filmie. I w ten czas, co potrzebujemy zrobić? Musimy odpiąć listwę naszą paliwową, bo nasza listwa paliwowa, wiadomo, że może zrobić nam psikusa, po czym zaraz dojdziemy. No i w taką pompę musimy wkręcić sobie już przygotowany przez nas manometr, zakupiony. Jeśli chodzi o kwestię manometru, nie będę wam doradzał, jakie firmy, w każdym bądź razie można na aktualną chwilę na znanym portalu u nas kupić. U nas, w sensie mówię kraju, prawda? Generalnie na całym świecie są dostępne różne warianty różnego ciśnienia, ale spokojnie, jeżeli sobie kupicie taki, który będzie miał 2000 barów, to wierzcie mi, że sprawdzicie wszystko. Bo do 1000 barów, no wierzcie, że nie każdą rzecz, nie każdą pompę sprawdzicie. Jeżeli chcecie już profesjonalnie robić, kupcie sobie do 2000, a myślę, że będzie to o wiele tańsze rozwiązanie jak zostawianie samochodu gdzieś tam, gdziekolwiek. Kto takiego sprzętu miał, nie będzie i będzie się uczył na waszym pojeździe na PIF. Więc robimy rzecz taką. Pompa nasza zapięta, wpinamy manometr i teraz uwaga, rzecz jaka. By sprawdzić ciśnienie, no troszkę bezpieczeństwa to wiadomo, że musimy zachować, bo tu już mamy wysokie ciśnienie. Natomiast rzecz jest jaka. Nasze wszystkie przyłącza listwy muszą być podpięte, łącznie z elektrozaworem. Dlaczego? Dlatego, że to jest system, który jest bardzo mocno monitorowany jako system bezpieczeństwa w pojeździe, ze względu na to, że jest to wysokie ciśnienie. I gdyby się wydarzyło coś niepotrzebnego, to system automatycznie odcina sterowanie paliwa, sterowanie pompki, żeby się nie wydarzyło jakieś bum niepotrzebne. No i dobra, przechodzimy. Sprawdziliśmy naszym manometrem. Wiemy, że mamy wysokie ciśnienie. Bo przyjmiemy założenie, że nasz pojazd zapalić nie chce. No i zaczęły się robić problemy. Nie wiemy co i jak dalej. Więc mamy sprawdzone wysokie ciśnienie. No i przyjmijmy założenie, że kręcimy naszym pojazdem i podczas kręcenia naszego pojazdu ciśnienie zostało dobite. I teraz rzecz jest jaka. Ciśnienie na pracującym silniku na biegu jałowym w dieslu Common Raila jest taki przedział różnie katalogowany w książkach, bo są różne firmy, dlatego nie będę przytaczał przy jakiej firmie jakie ciśnienie, ale generalnie rzecz jest jaka. Bieg jałowy to jest ciśnienie od 220, nawet przekraczające 300 barów. To jest takie ciśnienie, przy którym powinna pompa pracować na biegu jałowym. Gdy sprawdzimy, że ciśnienie wysokie mamy, wiemy, że nasza pompka wstępna, wiemy, że nasz zawór, wszystko tu mamy sprawne. No i przechodzimy sobie dalej. Co by się zdarzyło, gdyby nasza pompa zasilała listwę, ale z naszej listwy nie wypływało paliwo pełne? To będzie świadczyło tylko wtedy o jednej rzeczy. Ale nim do tego dojdę, to powiem tylko pokrótce rzecz taką.
Mamy wtrysk, jakikolwiek dowolny byśmy się nie czepili. I o co chodzi z tą pompą? Z listwą. Ta listwa ma cztery rurki wyjściowe na cztery wtryski, czujnik na listwie zamontowany, który już poruszaliśmy wcześniej, zawór do regulacji ciśnienia wysokiego i ma kruciec, którym paliwo z powrotem, to, które zostało upuszczone, wraca do kruciec powrotowego tutaj i wraca sobie jednocześnie do baku. Po części wraca do pompy, reszta tego paliwa raczej bardziej jak pewne, że do pompy nie wróci, tylko wraca z powrotem do filtra i wlatuje do naszego baku. I tak, każdy wtrysk ma wężyki powrotne, więc powrotem paliwo sobie wlatuje już do tego kruciec tutaj od góry. Natomiast wyższą, grubszą rurką wylatuje sobie już jako powrót tego paliwa. No i rzecz jest jaka? Tu już zaczynają się troszeczkę problemy. Natomiast, jeżeli mamy zdiagnozowane, że nasze ciśnienie zostało wstępnie tu sprawdzone jako wstępne, jako wysokie ciśnienie z pompy, to już bardzo dużym mankamentem, jaki bardzo często możemy spotkać, jest właśnie ten oto elektrozawór, który robi nam bardzo często psikusa. Parametry jego zobaczycie sobie nie dzisiaj. W każdym bądź razie, co może się zdarzyć? Może się zdarzyć sytuacja taka, że wysokie ciśnienie, na przykład przyjmijmy 200 barów, wlatuje sobie do tej naszej listwy, nasze wtryski pracują idealnie, natomiast to ciśnienie na listwie nie jest zachowane. A gdy nie jest zachowane, to będzie świadczyło tylko i wyłącznie o tym, że nasz elektrozawór, ten, który tutaj jest, za dużo upuszcza paliwa. W tym momencie, gdybyśmy dmuchnęli tutaj bezpośrednio w tą rurkę, to będzie ten zawór w pozycji uchylonej. Czyli będzie on spokojnie otwarty. Nie jest co prawda w 100% otwarty, ale jest. W każdym bądź razie on bardzo często upuszcza to paliwo. I w ten czas, gdy na pracującym czy podczas rozruchu naszego silnika ten elektrozawór będzie zbyt dużo paliwa upuszczał tu, to paliwo nie będzie niestety wlatywało na nasze wtryski w pełni ciśnieniem, czyli nie będzie zasilało naszych wtrysków, tylko i wyłącznie będzie upuszczane w powrót. Ile tego paliwa wraca w powrót? No wierzcie mi, że tutaj to jest już pojęcie względne. Dlaczego? Dlatego, że nie wiemy, jaką kondycję macie w układach wtryskowych, czyli jakie powroty tutaj, ile paliwa tego upuszczają. Dlatego pomiar tutaj nie do końca będzie rzetelny. Rzetelny byłby tylko wtedy, gdybyśmy zablokowali sobie cztery tutaj wtryski i wtedy dopiero zrobili pomiar. Ale możecie sobie zrobić sytuację taką, że pompa wasza jest podpięta tutaj, zapinacie sobie tylko do uwaga. To nie jest rzecz do końca bezpieczna, dlatego nie polecam, jeżeli nie macie pojęcia o tym, bądź czujecie się niepewni, do zaślepiania rurek wtryskowych. Rurki wtryskowe są zaślepki, można oczywiście również sobie zrobić we własnym zakresie, ale to na własną odpowiedzialność po odcięciu takiej rureczki zaspawać. Dlatego od razu mówię, nie proponuję tego, ponieważ jest to wysokie ciśnienie i żeby się nie wydarzyło wam czasem coś niepotrzebnego, po prostu nie róbcie tego. Albo sobie kupcie gotowce. Ale to już decyzja należy do was. W każdym razie ja od razu tylko informuję. I w ten czas wkręcacie sobie nasz manometr tu. I wiecie, że to paliwo podczas kręcenia, ono powinno zostać dobite do ciśnienia takiego, przy którym nasz pojazd będzie chciał zapalić. Natomiast gdyby się zdarzyła wam sytuacja tego typu, że założycie sobie to i podczas waszego kręcenia to ciśnienie się nie dobija, a mamy zaślepione tutaj trzy rurki, bo wiadomo, że na którejś dowolnej jesteśmy wpięci już my, to w ten czas będziecie wiedzieli, że nasz elektrozawór robi nam psikusa. Czy z tym elektrozaworem coś można zrobić? No słuchajcie, tak. Jeżeli nie oglądaliście filmu, to ja wam pokażę, co z takim elektrozaworem zrobić i jak go sprawdzić przed wykręceniem, przed zdiagnozowaniem, bo wiadomo, że rzecz jest jaka. Mamy również czujnik na listwie, który monitoruje nam nasze ciśnienie.
Ale dlaczego ja o czujniku w tym momencie nie mówię i nie poruszam? Dlatego, że to nie czujnik upuszcza nam ciśnienie, tylko mapa w silniku, czyli program, który zarządza pracą silnika, wie bardzo dobrze, jakim ciśnieniem wysterować układ wtryskowy, żeby pojazd zechciał zapalić. Więc jeżeli macie problem, że nie możecie zapalić, bądź macie za niskie ciśnienie, to wierzcie mi, że w pierwszej kolejności zawsze wypada sprawdzić manometrem ciśnienia, czyli od tej takiej bardzo prymitywnej, aczkolwiek sprawdzonej metody, a później dopiero przechodzić do kupowania czujników, zmiany czujników. Oczywiście pominę kwestię, że czujnik może się okazać na listwie, że może być uszkodzony. Aczkolwiek uszkodzenie czujnika na listwie, to wierzcie mi, że to jest powiedzmy 10% wszystkich problemów, jakie są, bo problemy zazwyczaj są problemami mechanicznymi, czyli coś przycięcie, coś gdzieś tam, któryś zaworek robi nam psikusa, bądź ewentualnie nasz układ już jest niewydajny czy przytkany, prawda? No nie mówię o wysokim ciśnieniu, bo wtedy by się to mijało z celem. W każdym bądź razie takie przypadki są. No i myślę, że tym oto filmem po części wytłumaczyłem Wam pracę, na jakiej zasadzie działa listwa w powiązaniu z pompą właśnie tego typu, gdzie jest system podwójnej kontroli ciśnienia paliwa. A teraz już wiecie, dlaczego podwójnej. Dlatego, że nasz zawór ten reguluje wstępne ciśnienie, czyli ilość paliwa dostarczaną do pompy, żeby wytworzyła wysokie ciśnienie. I drugi zawór, który jest już na listwie, jako zawór upuszczający wysokie ciśnienie, czyli zachowujący tą taką tolerancyjną granicę ciśnienia. Co znaczy tolerancyjną granicę? To znaczy taką, która mieści się w parametrach prawidłowej pracy silnika. Czy to są wysokie obroty, czy jakie by nie były, to i tak musicie wiedzieć, że nasz system na podstawie wyliczeń wie, jakie ciśnienie powinno być, i tego niestety nie oszukamy. Gdyby się okazała Wam sytuacja tego typu, że na przykład upaliło Wam końcówkę wtryskiwacza i ten wtryskiwacz leje sobie sika ile tylko może w dół, to wiadomo, że w ten czas to ciśnienie też będzie nieprawidłowe na listwie, ale dlatego powiedziałem, że musimy zaślepić sobie co najmniej 3 rurki, wkręcić manometr i dopiero wtedy robić kontrolę. A jeżeli już wyjdzie Wasza kontrola nieprawidłowa, to w ten czas możemy sprawdzić sobie czujnik. To jest też czujnik Boscha, tak jak cały system. Natomiast no, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że prawdopodobnie nasz elektrozawór wysokiego ciśnienia, czyli ten, który monitoruje ciśnienie, robi nam psikusa. Nie będę debatował dalej, słuchajcie, bo ten filmik musiałby trwać ze 2 godziny, gdybym chciał przytoczyć wszystkie tutaj parametry i tak dalej. Ale myślę, że pokrótce już Wam coś tu wytłumaczyłem. Powiedziałem to. Jak czegoś nie powiedziałem, to piszcie to w komentarzach. Jeżeli macie problemy, piszcie. Jeżeli macie jakiś zarys, jakieś parametry, chcecie się podzielić z własną wiedzą, którą zdobyliście, jest bardzo mile widziana generalnie, jak przekonaliście się, a jeżeli się jeszcze nie przekonaliście, to kanał powstał wyłącznie dla Was, żeby pomagać Wam ratować Wasze portfele, Wasz budżet. Bo ja zdaję sobie sprawę, że tych problemów było, będzie coraz więcej. Bo wiecie, że paliwa mamy bardzo dobre, samochody mamy coraz nowsze, coraz lepsze. No i dalej nie będziemy kontynuowali, nie? W każdym bądź razie, póki co na razie dziękuję za oglądanie filmu. Liczę oczywiście na łapeczkę w górę, jeżeli uznaliście, że ten filmik się Wam przydał. Coś z tego filmiku wyciągnęliście. I póki co na razie, cześć, do zobaczenia, hej.